No witam was serdecznie, Kramer Wykopki z tej strony. Po dłuższej przerwie, po słonecznych dniach, co trzeba lecieć do lasu. Pogoda nie rozpieszcza, szaro, zimno, deszczowo, ale co, na wykopki trzeba lecieć. Także dziękuję wam serdecznie za ponad 500 subskrypcji i mam nadzieję, że dzisiaj jakiś filmik dla was wrzucę, że będzie co wrzucić. A jak nie, to i tak coś nagramy. Do pierwszego. No i mamy pierwszy fant. Nie wiem, czy to zła zapowiedź. Chyba zła. Polmosik. Pierwszy dołeczek. Także polecimy dalej. Trzeba odświeżyć deusa i lecimy, nie śpimy. I trzeci dołeczek. W drugim był kawałek drutu, a tu kawałeczek klamerki, ale znalazłem ją, ale raczej współczesnej, bo za ładna taka, za błyszcząca. Chyba od jakiejś, może od jakiejś sukieneczki, czy od czegoś. Chyba od kobiecego paska, ale może się mylę. No i co, pierwsza łuseczka się trafiła. Zbita. W międzyczasie oglądałem mecz. Lewandowski pobił rekord Millera, także jest dobrze. Gratulacje. I lecimy dalej. No coś mi się wydaje, że będzie las pełen łusek. Także troszeczkę się nakopiemy. Ale dobrze. Dobrze. Będzie co. Jest co spalać. Jak zwykle po tych, tym bardziej wakacjach. Tam poprzednia łuska. Tutaj następna. Tylko gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Gdzieś ją miałem. Jest tu. Jest tu. Także znaczy, że coś się działo. Coś się działo, więc może coś fajniejszego wpadnie. No i co, drugi pulmosik. Także będzie zemsta polmosów i łusek. Ale fajnie. Przestało padać. Fajny las. Jest dobrze. Jest dobrze i będzie dobrze. Miejmy nadzieję. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Teraz jakby mi światło zgasło, także już sobie poradzę. Takie fanty dzisiaj w lesie. Tym razem trafił się jakiś zaworek, coś takiego. Widziałem właśnie u Adiego, że tam będzie petarda. On z pół godziny wcześniej ode mnie do lasu wyskoczył, bo też chyba wypuszczony. On już ma petardę. Ja mam ewentualnie zawór ciśnienia na razie na wykopki. No. Wiecie co? Ja wiedziałem, że tu Armia Czerwona była. Zobaczcie. Zero fantów, ale czerwonoarmiści tutaj byli. Zobaczcie, jak to człowiek wypuszczony jest z wykopków. Jak to wygrzebywałem, już mówię, jakaś korona. Bóg wie co. Wyobraźnią to w ogóle, to już w ogóle skarb. No to jakiś kuźwa zwykły odłamek. No ale tak bywa. O kurcz, ale lipa na razie. No i następna pesteczka zbita. Ale przy okazji zrobimy konkursik. Konkurs nie będzie łatwy, bo w najbliższych 6 filmach, czyli trochę to potrwa i dla wytrwałych, będzie ukryta w każdym filmie jedna litera. Pierwsze 3 osoby, które odgadną
wyraz, dostaną fajne nagrody i tyle. Tylko, że pierwsze trzy osoby po 6 filmach, nawet jak odgadniecie po 2, to lepiej, żebyście trzymali. O, tak, buzie. Do zobaczenia. I następna. Co tu dużo gadać? Nie wiem, czy coś widzicie. Ja to się zupełnie na tym nie znam. Zabieramy. Każdy ziom zbiera złom. Trochę się rozpadało, trzeba będzie chyba spadać do domu. Nic z tego dzisiaj nie będzie chyba. Jest łapka, no że łopatka się przyda. Polecam. Jeszcze głębiej. Kucie do jakiejś bramy, a tak ładnie biło. No cóż, zobaczcie, coś tu widzę, tu zobaczcie. Jakiś aluminium bodajże. ₽10. O kurde, pierwsza monetka. Po 2 godzinach łażenia. To jest strzał. 10 groszy. Chwila. 10 groszy. 49. No kurczę. Petarda. 2 godziny łażenia, deszcz pada nie za przyjemnie, chociaż lasek jest fajny, ale oprócz łusek i polmosów pierwsza monetka. Do czego to doszło, żeby 10 groszy tak cieszyło? A teraz wpadła mi, nie wiem, czy to taka końcówka od, kojarzy mi się z rogiem takim myśliwych, czy coś takiego. Tak mi się kojarzy. Kawał żelastwa. Jakiś pierwszy fant, zobaczcie. Tak mi się kojarzy. Może to być to, może się mylę. O. A teraz wpadło 10 groszy. 2017. Kurczę, ale jakoś nie mogę sobie przypomnieć takich 10 groszy. Czy mi już amnestia się wdała? Cholercie.
czarną dziurę mam w głowie. 2017, jak mordę strzelił. A więc co? Trochę potuptane. Pogoda się porobiła. Fajna. Ale chyba trzeba uciekać na działeczkę. Posiedzieć, pogrillować. Powiem wam, że jest przyjemnie. Bo myślę, że po prawie 2 tygodniach niechodzenia, co prawda dzisiaj nic ciekawego nie wpadło, nie będzie żadnego podsumowania, chociaż ja rzadko robię podsumowania. Pamiętajcie o konkursie, fajne nagrody będą. I tyle. No mam nadzieję, że do rozstrzygnięcia tego konkursu osiągnę te 1000 subskrypcji z waszą pomocą. I tyle. Grzesiu, dziękuję za pozdrowienia z trasy i do zobaczenia gdzieś na polu. Na razie.